Cześć kochani, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z SS-owej aktualizacji. Jeszcze przed zaczęciem mojego materiału chciałabym was poinformować, że pewna część osób, które mnie ogląda, jeszcze mnie nie subskrybuje, także byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście zostawili subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I oczywiście byłoby to dla mnie dużą motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. Okej, kochani, a więc lecimy z aktualizacją. Dzisiaj do gierki zostały dodane dwa nowe konie magiczne. Jest to Petra i Erinis. Chyba tak to się czyta. Okej. Więc tak. Petra została stworzona za pomocą kamienia nasconego mocą życia przez mistrza kamieniarstwa, a Erinis za pomocą roztrzaskanego kamienia runicznego, który został spaczony przez siły mroku. Jest to dość ciekawe. Zaraz sobie pojedziemy je zobaczyć. Konie znajdują się przed starą albo byłą farmą Jaspera. I jeszcze do gierki zostały dodane, a raczej można je zakupić na stronie Star Stable w takim pakiecie. Te dwa króliki, które są takim podobieństwem właśnie do tych dzikich koni, takie mają umaszczenie, takie same jak one. Także no. I w sumie to nic więcej nie zostało dodane. Także okej, lecimy zobaczyć w takim układzie te konie. Okej, kochani, a więc jesteśmy na miejscu. I tutaj właśnie taki jeden błąd wam powiedziałam, gdyż właśnie te zwierzątka, czyli te króliczki, można właściwie kupić tutaj. Dlatego się tutaj pomyliłam, więc poprawiam swój błąd. Obydwa są za 400 star coinsów. Też wcześniej były takie inne magiki w tym samym miejscu. To była taki z modelem Andaluza. Był to koń o imieniu Ayla i Umbra, także tak samo było właśnie, że można te koty, ich właśnie jakby to powiedzieć umaszczeniem, można było tutaj też kupić, także no, poprawiamy swój błąd. Okej, lecimy do pierwszego, tutaj mamy tego kamień z... Tak. Tutaj mamy pierwszego, tego kamienistego. Gdzieś oglądałam taki jeden zwiastun, gdzie z takiej swojej angielskiej wersji miały takie jakby... Teraz nie wiem, gdzie to w ogóle było, nie? Ale tak właśnie widziałam i to był cobble, stone albo coś tam. I teraz nie pamiętam dokładnie jak. Ale mniej więcej tak, no w sumie jest z kamienia, a cobble stone to kamień, jakby no to... Tak to można jakby to tak przetłumaczyć, czy tak. No i ogólnie to one tolerują zimno, także jest całkiem okej. I są za 750 star coinsów. Także też dość fajnie. I to była Petra. I tutaj mamy tego drugiego, Erinisa. Czy to dobrze w ogóle tłumaczę? I to właśnie jest taki, i tutaj jego jakby odmiennik tej nazwy to jest właśnie Obsydian. No w sumie można powiedzieć, że troszeczkę przypomina jakby taki bloczek z Minecrafta. Okej, no ale co? Też jest bardzo ładny. Nawet mi się ten mi się akurat bardzo podoba. Jest nawet spoczko, taki właśnie, uwielbiam takie odcienie akurat. Fajny taki właśnie niebieski, taki czarny, fioletowy czy tam różowy. Bardzo fajne kolory ma ten koń. Także są nawet całkiem spoko. Ja w ogóle też wziąłam swojego Kleja, czy tam Clydesdale'a, bo nie umiem wypowiadać tej nazwy, może dobrze powiedziałam, może nie. Ale właśnie, żeby tak było fajnie, to sobie też wziąłam mojego Kleja do tego. Także o, tak się prezentuje. Także no, ten jest akurat bardzo ładny i ten mi się akurat podoba bardziej niż ten. No. Raczej, wiecie co, nie zakupię żadnego. Bo tak sobie po prostu jakoś tak postanowiłam, że akurat też te magiki tak też wchodzą i tak wiecie, te magiki i coraz więcej tych koni, ale też mi się tak jakby średnio podobają może, ale akurat ten mi się bardzo podoba, ten tutaj, nie? Ten obsydiamowy. Okej, kochani, no to co? To by było w sumie na tyle z tej aktualizacji, w ogóle jak ja się jąkam. I to było właśnie na tyle z tej aktualizacji. Nie zapomnijcie o apeczkach w górę oraz subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na kanale, bo by mi niezmiernie miło, jakbyście zostawili tą subskrypcję.
No i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.